Hej wam, tu Psikus, witam w kolejnym odcinku. Zagramy w Fallout New Vegas. Ostatnim razem dotarliśmy do Nipton, zobaczyliśmy, że dzieje się coś nie tak, okazało się, że to Legion i wróciliśmy powiedzieć dla zjawy, że no rzeczywiście, coś tutaj jest kupa trochę. W tym odcinku zostało nam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia tutaj. Mamy parę rzeczy do... Ale mam tego dużo. Muszę ponaprawiać. Nie tak. Mamy kilka rzeczy do przejrzenia. To jeszcze zostawiam, o za duży. Dostaliśmy ostatnio karabin wojskowy. Bardzo przydatny. Coś widziałem czerwonego. Tam są red skorpiony. Ok. Na razie zajmiemy się nimi pistoletami. Przydałoby się strzyknąć sobie marihuanen. Marihuanen, czyli steampack. I drinknąć Kasparilla. Najpierw zajmiemy się tymi skorpionikami. Coś tu jest. A, to kruk. Okej, mamy paru martwych ludzi. Pancerz rekruta Legionów, niezbyt przydatny, bo niezbyt dobry, ale mamy tu karabin laserowy, nie pistolet, tylko karabin. I los na loterię. Jak wiemy, w tym mieście była loteria na to, kto żyje, a kto umiera. Co tam jeszcze jest? Coś czerwonego? Jeszcze następne. No, w każdym razie przydatne rzeczy tutaj są, zestaw narzędzi, nic ciekawego. Level up, okej. Dobra, teraz co by tu dodać? Broń energetyczna jest bardzo dobra, dodamy z 5. Czegoś mi brakowało, nauki ścisłe, chyba do hakowania komputerów to się przyda. Broń palna, umieram. Skradanie nie jest zbytnio potrzebne. Na razie resztę dodam w broń palną. Gotowe. I żadnego perka. Złomy, złomy. Wszędzie złomy. No dobra. Tu przejrzeliśmy, co się dzieje. Pójdziemy dalej. Czy skorpiony miały? Jeden miał. Gruczoł jadowy. Wartość 35. Stary. Pewnie, że biorę. No i teraz domy. Domy są bardzo ciekawe, bo domy są... poziom odwodnienia, minutę, weakness o coś. Gdzie jest czyszczona woda? Dobra, spróbujmy wejść do pierwszego domu. Co tu będzie? Jak widzicie, podchodzę ostrożnie, bo wiem, odkurzacz. Czy to są... To są latające okulary. Nie, nie byłaby to gra Bethesdy, właściwie za Obsidianu, ale Bethesdy. Gdyby nie było okularów. No i gdyby nie było bugów, znaczy. Komoda jest pusta. W łazience kula. Ktoś chodził o kulach. Zestaw narzędzi. Nic ciekawego. Może to akurat nie w tym domku są. No. Nie w tym domku są rzeczy, które nas zaatakują, ale zobaczymy. Ten domek jest na szczęście pusty. Kuchenka. Kebab z Gekona. Minus H2O. Minus piękne żarcie. Stary. Koktajl atomowy też się przyda. A, alkoholu nie lubię. Wszystko? Wszystko. Dobra. To jest jeden dom. Tamten dom chyba będzie... Albo tamten? Nie wiem. Nie wiem, który. W którymś będzie bardzo nieprzyjemny przeciwnik. Zauważono ukrycie, zauważono ukrycie. Nie wiem, co mnie zauważa, a co mnie nie zauważa. W każdym razie odwiedźmy ten dom. Naboje 9 mm się przydadzą. W końcu jakieś ammo. To jest mało warte, więc nawet nie będę brał. Puste biurko, radio rozwalone, karton papierosów, coś tam wart niby.
Jak widzicie, podchodzę do tego strasznie ostrożnie, bo się boję. Kukurydza, kaktus, steak. Żarcie jest bardzo potrzebne na hardkorze. W końcu jestem hardkorem, no to muszę. Dobra. Czyli to jeszcze nie ten dom, który jest zabójczy. Któryś z nich będzie zabójczy. Tego się właśnie boję. Na przykład ten dom, który ma... Tu to chyba będzie, zaraz, uno momento. Czy mam jakąś broń mocną? Uzbrojenie. Jednostrzałowiec kołbojski, karabin laserowy. Nie mam... Czym tu strzelać? Plazma pistol. Pistolet 10 mm, mało. Na razie weźmiemy to. I zapiszę, bo się boję. Życzcie mi szczęścia. Tak. Jak widać, jest tutaj trochę... niechcianych gości. Ciekawe, czy mogę ich zastrzelić przez to, bo jeśli tak, to jestem w dobrym... Mogę. Przynajmniej czasami. To ułatwia sprawę, bo gdzieś tu jest aktywacja pułapki, która wypuści ich z tej, no właśnie, pułapki. Ale że to jest gra Bethesdy, tak jak już wcześniej wspominałem, można sobie poradzić w inny sposób. No dawaj. Jeden już nie żyje, ale jeszcze tam wierzgają nieźle. Mogę cię w nóżkę? Mogę. Następny nieżywy. Dostał chyba jeszcze jeden, tylko to mało HP ma. Jeszcze coś? To jest mina. Wszedłem na minę. Fuck. Okej, ja wiem, jak się opatruje kończyny. Dane. Nie, cechy. Status. Trochę naprawię sobie kończyny. Dobra. Uważać na miny. Tu jest ta pułapka, która właśnie by to otworzyła. Chciałbym ją rozbroić, ale nie wiem. Rozbrój. To jest mina. Widać, że tu jakieś... O, następna mina. I to było... To był... To była strzelba, która jakoś mnie nie trafiła. Ucho legionisty niepotrzebne. Tu jest pancerz i hełm, są dużo warte. Ucho wezmę na przyszłość. Przyda się do późniejszego questa. Deklaracja wielkiej wagi. Coś daje, czy co? Czy to do questa? Nie mam pojęcia. Dobra, co tu jeszcze? To jest... To nie jest pułapka, to jest mina. Co mnie... A. Dobra, nieważne. To było to, co aktywowało tamten... Teges. Oczywiście kredens jest pusty. To. Też puste. No bo tu jest ten pressure plate, który otwiera tamto gówno, a ja tego nie zauważyłem. Safe, bardzo łatwy. Zakład, że będzie pusty. Nie, jest granat, granatnik i książka, która... Gruczoły wezmę. Książka, która zwiększa obrażenia od... wybuchów chyba. No ale dobra, tu jest jeszcze jeden dom, w którym coś było. Chyba tamten.
Zaraz zaczyna. No nie, w sumie nie wiem, który. Można obejść wszystkie i zobaczyć, bo to nie zaszkodzi. Co my tu mamy? Kukurydza. Mniamuśne rzeczy. Jakieś pułapki. To jest gówno warte. Jakieś książki. To jest gówno warte. Też. Modliszka, nuka kola. Kapsle, potrawka z wiewiórki. Ludzie lubią jeść takie dziwne rzeczy. W sumie nie dziwi mnie to, no bo to jest postapokaliptyczna przyszłość, gdzie z żarciem może być problem, no ale. Wiewiórki! Dobra, i w tym domu naprzeciwko jeszcze nie byłem, i później pójdziemy tam. Jeszcze ominąłem chyba z jeden czy dwa domki, ale to nie szkodzi. Tu mi się wydaje, że tu będzie coś brzydkiego. Jest coś brzydkiego, to ja się boję. Widzimy krew, to ja zapiszę. Halo? Jest tu kto? Ktoś w domu? Ale będę miał żarcia. Igłana, kukurydza. Mam nadzieję, że to nie jest igłana Boba z dwójki. Kuferek Sunset Sarsaparilla, Abraxo jest niepotrzebne. Nóż gównowarty to troszkę warte. Dobra, ja wiem, że jeden domek na pewno ominąłem, ale mnie to nie interesuje, bo już nie potrzebuję. Wolę nie ryzykować. Pistolet w łap. Mam mało ammo. Znowu. Karabin na gryzonie. Bo w sumie będziemy z takimi trochę większymi gryzoniami teraz walczyć. I wchodzimy do ratusza. A w ratuszu. Wybuchy, okej. Tego się nie spodziewałem. Oni tutaj. O, 30 wartość. To już dwa. Osadnicy nie będą mieli na sobie nic ciekawego. Ale moje przyzwyczajenie musi mnie. Słyszałem cię, piesku. To jest mina. Stary klucz, nie wiem do czego. I słyszę, jak coś biega. Tak, tutaj jest pełno psów. To jest problem. To jest martwy człowiek, nie pies. Bo psy są zwinne. A, i z tego co pamiętam, chyba pod niektórymi ciałami były poukrywane miny, więc muszę być ostrożny. O, poziom głodu się zwiększył. Co ja mam tu? Ja mam tu dużo dobrego jedzenia. O, tak. Więc ja zapiszę, zanim wpadnę na minę i się zabiję. Możecie mnie nazwać pusią, że zapisuję tak cały czas, no ale no, macie do tego prawo. Ubranie poszukiwacza 64 warte. Co my tu mamy? W sumie to ja tu chyba nigdy nie byłem jeszcze. Automat Sunset Sarsaparillą. Zawsze się przyda. Materiały wybuchowe. Pełno żarcia, którego nie potrzebuję, bo jest gówniane. Bo pewnie jest przedwojenne i ma dużo radów. Puste butelki po Sarsaparilli. Skrzynka z narzędziami. A, klucz. Patrzę, klucz, a, ale jaki klucz? Szafki puste. Szafka na broń, nie jest pu... Uuu,
Panie, dynamit! Karabin laserowy następny. Kaset mi niepotrzebny, naboje do magnum wezmę. 556 też wezmę. Ogniwo fuzyjne. To jest do laserowych. Rewolwer. Wyczerpane ogniwa, no i łuska. Ale kurde, to ja tu nigdy nie byłem. Turbo. I losy na loterię oczywiście. Czyli ktoś tu był dość niedawno. Teraz niech mnie wszystkie psy zaatakują naraz. Tam jest jeden. Co my tu mamy? Odwodnienie. O! Piesek idzie. I następny. Nope. Nope. Woda, woda, woda. Brudna woda, niepotrzebna. Muszę znaleźć dobre źródło wody oczyszczonej. To jest problem. O, następny. Co ty ćwiczysz? Jeszcze jakieś przybiegną? Nie, jestem w ukryciu, czyli chyba na razie psie mięso. Siła minus jeden, więc... Nie. O. Uwaga. Stary. Co ty próbujesz wymyślić? Pójdziemy najpierw na lewo. Oczywiście, o. Karaluchy pod poduchy. Jak to się nazywa? To inaczej się... No nie. W ogóle w tych... We wcześniejszych Falloutach, w sensie przed trójką, były karaluchy wielkie, bo ja nie pamiętam. Były szczury, ale nie pamiętam, żeby były jakieś karaluchy. Okej, okay. Ułożyć na miny, mieszkaniec, baseballówka z okularami, percepcja 1. Nie pamiętam, co mi mój kapelusz daje, zaraz sprawdzę. Percepcja 1, ale baseballówka jest... Hehe. Dobra. Okej. Teraz pójdziemy na prawo. To chyba... A nie, tu jeszcze zobaczę. Żadnych psów? Komputery? Nie działają. Biurko, kapsle, nice. Szafka pusta. Biurko. Nawet nie mogę go przejrzeć, okej. Tu jest puste. Czyli dalej idziemy. Przeszukamy wszystkie pokoje. Bo się starych kundlów nie boję. Jestem owsik, jestem zły. Jeśli kundel szczerzy kły, to dostanie pocisk w dupę. I aż z bólu zrobi kupę. Ale piękna pioseneczka. Modliszki. Tu jest martwy człowiek, widzę. Ubranie karawaniarza troszkę warte. Hej, hajs nie śmierdzi. Hajsu nigdy za wiele. Zawsze można przegrać go w kasynie. Tam następny martwy człowiek. U, masz coś na głowie. Hełm, lekki. Bo ja wiem. Może się kiedyś przyda. To jest jakieś... miejsce spotkań. Hala spotkań. Ale nie ma w niej nic ciekawego. To przejrzeliśmy już tu chyba wszystko, więc idę na górę. Uważać na miny. Skój, tak, owsik, jesteś dobrym po polskim mówicielem. Strój ze skóry bramina, to miałem powiedzieć. Piętro zgromadzeń. Kolejny zestaw psów. Widzę jeszcze dwa w oddali dzięki tej kamerze.
I właśnie do mnie biegną, trzy. Nope. Au, au. No, 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 nie, 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 nie. Dobra. To było niebezpieczne. Weź se chapnij. Chapnij sobie. Steampaki 2. Na uspokojenie. Kończy mi się ammo, więc pistolecik. Uzbrojenie. Mam dwa karabiny laserowe. Jeden mogę naprawić drugim. Już będę miał na dynamit i dynamit z długim lontem. Tu też mam mało ammo. Nikomu z was nie zostawili amunicji. Ja sam mówiłem, że kończą mi się torby lekarskie, że są pod ciałami miny i sam w nią wpadłem, jestem debilem. No ale ich nawet nie widać jak są. Google. Motocyklisty, nic ciekawego nie miałeś, stary. Co tu jest? Pierwsze piętro ratusza, nie. Czy tu są jakieś rzeczy? Mina? Brudna woda, kapsle, kluski, czyli żarcie. Nabuje 10 mm, pistolet 10 mm. Najemnik, szeregowiec, świeża gruszka, wszystko przydatne. Miny? A ten ma gówno. Czy tu na biurku jest? Nie ma. Tam? Nawet nie będę wchodził. Nie wiem. Te drzwi chyba po prostu prowadzą na dół, tam, bo i te prowadzą. A ja nie chcę iść na dół, ja chcę iść na górę. Biuro Steina. Steina! W ratuszu. Automaty z Nuka-Colą, którą muszę niedługo wypić, bo zajmuje mi za dużo miejsca. W sumie czemu czekać? Nuka-Cola. Sen, ale chcę się pić bardziej. Nawet nie próbuj się crashować teraz. No chyba sobie jaja robisz. Tak, lał. O, i właśnie skraszowała się gra. Okej. Tak więc wygląda na to, że będę musiał to zrobić jeszcze raz, jeżeli się... A nie, mam trochę zapisów. Na szczęście zapisało się nagranie, mam nadzieję. Więc w następnym odcinku zagrajmy w Fallout New Vegas. No, spróbujemy pójść dalej. Proszę, zapisało się dobrze? 27 minut? Tak. Zapisało się. Uff! Dobra, w następnym odcinku zagrajmy w Fallout New Vegas. Dalej, nie wiem, dokończę, tam dużo nie zostało. Dokończę zwiedzać Nipton i pójdziemy dalej do Nowak. To było Wsikus. Trzymajcie się i na razie.